Zostań, zostań, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, nie, on nie słucha, zdecydowanie nie słucha. Nie, nie, idzie tu do mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie. W drugą goni mnie. Przestań mnie gonić, przestań mnie gonić, przestań mnie gonić. No nie, no to nie działa. Siemano, siemano, witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku z, oczywiście, Palionowa. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, żeby sprawdzić wasze propozycje tego, co powinienem zrobić, żeby móc kontrolować Armię X, a może i nawet samego Mutanta. Oczywiście w poprzednim odcinku, no, odkryliśmy co nieco, mamy już troszkę tak naprawdę danych, które są nam, prawda, tutaj mega ważne, ponieważ możemy się przejść, możemy pójść tam zobaczyć jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy dla osób, które na przykład nie oglądają poprzedniego odcinka. Jeżeli nie oglądasz poprzedniego odcinka, no to powinieneś to nadrobić, bo nie będziesz wiedział, o co chodzi. Ale już szybko pokażę dla tych, co może nie do końca pamiętają. Szybko wam, że tak powiem, przypomnę, jak wygląda sytuacja. Ogólnie to tak, znaleźliśmy takie miejsce i znaleźliśmy takie właśnie napisy. Anti-X, czyli okulary Anti-X, dają nam możliwość kontrolowania Armii X. A Anti-X okulary plus jakiś kryształ, kontrola mutanta, też tutaj jakiś, prawda, no mutant, no właśnie wiemy nawet który, ponieważ to jest ten tata hejtera razem z hejterem. Ten mutant, którego zdecydowanie, o, to tu go nawet widać na tym, no zdecydowanie nie chcemy z nim mieć za dużo kontaktu, jest on raczej dosyć przerażający. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przygotowałem sobie tutaj na drugim ekranie, mam otwarte masę waszych komentarzy, ponieważ widzę, co mi daliście, w sensie co napisaliście, jakie propozycje, co powinienem zrobić, nad czym się powinienem pochylić. I dzisiaj zajmiemy się tymi komentarzami. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem komentarzy, które tutaj napisaliście pod poprzednim odcinkiem, w których są propozycje tego, co powinienem zrobić. I wydawały mi się te komentarze całkiem logiczne, całkiem sensowne i wydaje mi się, że możemy dzisiaj to wszystko posprawdzać. A więc tak, przejdźmy do pierwszego komentarza. Stimson może musi zdjąć tą głowę, podejść do tego klona X i może to jakoś na niego zadziała. Albo włożyć okulary Anti-X do jakiejś magicznej ramki, czy tam jakiegoś miejsca, lub ulepszyć ją w tym czymś alchemicznym. A ten kryształ może być w ratuszu, bo ta armia i mutant chyba przejęła ten ratusz i może tam ten kryształ trzymają. Dobra, jest zdanie tak... Nie ma przecinków, nie ma kropek, jest dziwnie, ale, ale zrozumiałem, o co chodzi. Słuchajcie, od razu powiem, że jest jeden bardzo ważny problem co do tych okularów. Nie mam jak ich ściągnąć, nie umiem ich ściągnąć, serio, nie da się, ponieważ ja nie mam ich tutaj, nie mam żadnego miejsca, gdzie ja mógłbym je założyć. One się zresztą same nałożyły, jak ja po prostu je miałem chwilę w ekwipunku, one po czasie się założyły same. Ja nie jestem w stanie ich ściągnąć, to jest problem, więc dlatego wydaje mi się, że kryształ powinienem mieć, ponieważ teraz mając te okulary powinienem użyć kryształu, który by te okulary jakoś może uruchomił, no ale kryształu nie mamy zdecydowanie, więc tutaj ciężko. Aczkolwiek napisaliście, że może muszę zdjąć tą głowę, to i w ten sposób kontrolować te X-y. No zobaczymy, czy jestem w stanie w ten sposób kontrolować X-a, zobaczymy, a więc tak, słuchajcie, zróbmy taką akcję, uwaga, podejdźmy do tych X-ów, halo. O, patrzcie, on tak nie może się na mnie, o! O, nie, 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 dobra, to nie działa! Zostań! O? Działa? Dobra, dziwne, bo biegł, a przestał. Dobra, idźcie pod tamten dom, pod dom taty hejtera. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. One tak jakby nie atakują mnie, ale wydaje mi się, że to też może być problem tego, że stoimy na moście, a one na moście chyba mają jakby... One na moście chyba nie potrafią chodzić, musimy znaleźć sobie inne przykłady. Tamte na przykład powinien... Dobra, czekajcie, sprawdźmy na przykładzie tamtego. Bo boję się obok niego przejść, czy on mnie uderzy? Chyba nie powinien, nie? Zostawisz mnie? Zostawcie mnie, nie bijcie mnie. Dobra, uwaga, sprawdźmy na podstawie tego X-a. Halo, czy ty? Zostań, zostań, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Dobra, nie, on nie słucha, zdecydowanie nie słucha, zdecydowanie nie słucha. Idziemy z... Nie, nie, idzie tu do mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Obrzydlicu! Dobra, czy on zostanie pod tą wodą? On nie umie pływać! Czy umie? O nie, umie! Umie! Wychodzi co? Wychodzi, wychodzi! O nie, 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 goni mnie dalej! Goni mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostań! 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 Dobra, nie, to nie działa na nich! To nie działa na nich! To nie działa! To nie... Aaaa! Goni mnie dalej! Dobra, szybko, szybko, szybko tu! Schowajmy się do środka! O kurczę, dobra. Ale mi się ciepło zrobiło. Dobra, to nie działa. Możemy ten komentarz obalić, zdecydowanie nie. Jest tu jeszcze napisane o tym, że kryształ może być w ratuszu, ale tam nie chcę się zbliżać w tym momencie, bo tych X-ów tam jest za dużo. Ten komentarz wywalam. Ten nie zadziałał. Dobra, usuwam to. Teraz tak, kolejny komentarz jest taki. Miłego oglądania i tak w ogóle spróbuj podejść do jednego z tych X-ów i powiedz, żeby zrobił coś. Właśnie to przed chwilą zrobiłem. Nie działa to. Nie działa to, więc ten komentarz również możemy wyrzucić.
Dobra, uwaga, sprawdzamy kolejny komentarz. Uwaga, kolejny jest taki. Szybson, a może z tym kryształem chodziło o kryształ Endu? Okej. Kryształ Endu, to jest ciekawa propozycja, ponieważ słuchajcie, no kryształ Endu, czy my jesteśmy w ogóle w stanie zrobić kryształ Endu? Ja nie wiem, to się da jakoś, czekać, jak to się kraftuje w ogóle? Kryształ Endu, crafting, o, uwaga, okej, mam jakiś crafting, dobra, sprawdźmy, czy on w ogóle działa. Nie jest to jakieś mega trudne, więc chyba powinienem dać radę, przejdźmy sobie do mnie na chatę jakoś w ten sposób. Bo może to być, że tak powiem, ciężkie przejść tamtędy, skoro tam czyha ten X. Potrzebujemy do tego tak. Potrzebujemy oko Endu, potrzebujemy łzę Gasta i potrzebujemy tak szkło. Nie wiem, czy to zadziała, czy w ten sposób skraftujemy. To się tak naprawdę zaraz okaże, jak, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Czy w ogóle mamy takie itemy. Potrzebujemy szkło, perłę i łzę Gasta. To będzie łzę Gasta. Mamy łzę Gasta, o kurczę, dobra, ale mamy farta, dobra, to jest to, to myślałem, że to będzie najcięższe, a wychodzi na to, że nie. Dobra, szkło powinienem, o mam szkło, dobra, szkło starczy. Teraz potrzebujemy jeszcze perłę, tą taką, tą perłę Endu, to oko kresu to się nazywa chyba, nie? O, mamy perłę. Dobra, to my jesteśmy w stanie to zrobić, bo my mamy, to trzeba połączyć z tym takim płomieniem, który ja mam w laboratorium. Dobra, to jesteśmy w stanie to zrobić. Ej, dobra, jestem w szoku. No i nie wiem, co z tym kryształem, czy będziemy musieli go jakoś, no, użyć na prawym przycisku myszy, czy coś takiego i może on się jakoś połączy z tym? Nie wiem, zobaczymy. Może to jakoś połączy, albo może będę musiał go trzymać w ręce, wtedy będę mógł kontrolować? Nie wiem, sprawdzimy to zaraz. Słuchajcie, czekajcie, tu mamy crafting. A, nie, najpierw muszę zrobić to. Bierzemy jedno takie, okej. Okay. I robimy teraz tak, jak dobrze pamiętam, to się tak robiło. Tak, dobra. Robimy to i uwaga, pyk. Jak to nie zadziała, to jest ostatnie szkło, które musimy tutaj dać. Jeżeli to nie zadziała, to nie wiem, jaki jest crafting, czy to się w ogóle da skraftować. Uwaga. Da się! Ej, dobra. Mamy end crystal, dobra. I teraz tak, czy ja mam to jakoś użyć? Czekajcie, ściągnę to. Okej, klikam prawy przycisk myszy. Nic się nie dzieje. Z shiftem nic się nie dzieje. E? Nie. Lewy przycisk myszy? Też nie. Z shiftem? Nie. Dobra, czyli to nie działa w ten sposób. Czekajcie, może... Czekajcie, bo to jest niebezpieczne. Przestań mnie atakować. Odejdź stąd. Czy to działa z tym kryształem? No ten kryształ też nie działa. Dobra, czekajcie. Nie, on dalej mnie chce atakować. Odejdź stąd. O! Dobra, nie. Myślałem, że... O, patrzcie, chce ciągle za mną iść. Patrzcie, jak za mną lata ciągle. Przestań mnie gonić. Czekajcie, może zróbmy tak. Może zrobimy... W długą goni mnie. Przestań mnie gonić. No, to nie działa, nie jestem w stanie go kontrolować w ten sposób. No i umrzesz tutaj teraz. No i kurczę, po co ci to było? No i... Straciliśmy obiekt badawczy, nie jestem w stanie teraz na nim tutaj, prawda, robić eksperymentu. Ale to też nie działa, End Crystal to nie jest to. To też nie działa, musimy to niestety wyrzucić. Ten sposób jest obalony. Mi się wydaje, że jak te klony zobaczą, że masz te okulary, to zaczną się ciebie słuchać. Kto też tak uważa, klika lajka, nie zmuszam. Okej, i sprawdziliśmy to już przed chwilą. Pokazałem im te okulary i dalej to, że tak powiem, no nie działa. Nie działa to na tych X-ach, no po prostu one... Sam fakt, że mam te okulary, nic na nich nie robi. One jeszcze potrzebują, żebym ja miał chyba ten po prostu kryształ, ale nie wiem, o jaki kryształ chodzi, nie wiem, czy to chodzi o ten... No, sprawdziliśmy ten end crystal. Nie wiem, jestem... Dobra, kolejny komentarz, który możemy, że tak powiem, obalić, niestety. To sprawdziliśmy i to również nie, no sprawdzam teraz to jakby w innej kolejności w ogóle czytam, niż te komentarze widziałem i po prostu już niektóre rzeczy sprawdziliśmy. A co jeśli ta magma i bloki anti-X na stole z tamtego odcinka to crafting kryształu? I to jest ciekawy pomysł, ponieważ tam była magma i dookoła magmy były te bloki i te anti-X-y. Sprawdźmy to, czekajcie, założę sobie tą głowę, bo to i tak nie działa, a nie chcę, żeby tutaj ktokolwiek zobaczył, że ja jestem w taki sposób tutaj potraktowany. Wchodzimy do środka i teraz tak, będziemy potrzebować raz, dwa, trzy. Dobra, te bloki akurat były tutaj fajne, ja bym je tu zostawił. Te weźmy, to są mniej ważne, dobra. Te i może weźmy... O, jeszcze jeden blok potrzebujemy. Dobra, stąd weźmy, bo te też... Z tymi też... Bez tych też przeżyjemy. Dobra, zostawmy tutaj. Tak, potrzebujemy 4. Okej, jest git. Dobra, potrzebujemy 4 te i magma blok. Czy mamy magma blok? Magma blok. Czy mamy magma bloki? Mamy, okej. Okay. Mamy magma bloka. Teraz słuchajcie, sprawdzamy ten crafting tu. I to było w ten sposób. Niestety nie. Niestety nic się nie skraftowało, czyli wychodzi na to, że w ten sposób kryształu też nie skraftujemy.
Ale to jest ciężkie, to jest ciężkie. Kolejny komentarz, który muszę obalić. I to też nie jest to, zostały dwa komentarze. Szybso, może chodzi o ten kryształ, który znaleźliście na wyspie i tam, gdzie oddaliście kryształ tacie hejtera w tej wiosce zimowej. Jak są te drzwi, to w skrzynkach mogą być cenne itemki. Pozdro, tost, akurat jadłem tosty. Smacznego. W takim razie smacznego życzę oczywiście i mam nadzieję, że tosty smakowały. Okej. Czyli mówicie o tym krysztale faktycznie, ten, który zdobyliśmy na tej wyspie z tym piratem. Dobra, możemy tu odłożyć te bloki, ponieważ to się okazuje, że to jednak nie jest to. Odłóżmy je w takim razie. Mówicie o tej wyspie z piratem, o tej, gdzie znaleźliśmy taki, on był taki zielony kryształ. Oddaliśmy go faktycznie do hejtera i teraz, kurczę, to by się wszystko łączyło. Ten kryształ może faktycznie coś oznaczać, no bo w sumie w końcu oddaliśmy ten kryształ, nie wiedząc totalnie, do czego ten kryształ służy. Nie wiedzieliśmy do czego on jest, dlaczego on jest potrzebny temu gościowi, bo nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że to jest tata hejtera, a faktycznie może on już wtedy miał cały ten plan przemyślany i po prostu chciał, żeby ten kryształ był w jego posiadaniu, żeby mieć pewność, że nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. To ma sens. To ma sens i wydaje mi się, że jest to taka, no dosyć, powiem szczerze, mocna teoria, więc to mi się podoba. Dobra, zobaczmy ostatni komentarz. Szczypson, może sklonuj sam siebie 500 razy i ty zawalczysz z X. No, to jest zdecydowanie najbardziej szalony pomysł. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, żebym się klonował aż tyle razy. Wydaje mi się, że bałbym się, że później byście nie wiedzieli, którym tak naprawdę Szczypsonem jestem ja faktycznie. No powiem wam tak, przetestowaliśmy trochę opcji i tak naprawdę na dany moment najbardziej realna wydaje mi się ta opcja z tym kryształem, który oddaliśmy tacie hejtera. Będzie trzeba sprawdzić, czy on gdzieś tego kryształu przypadkiem nie ma. Będzie trzeba poszukać, będzie trzeba się też przejść do tamtej starej wioski, gdzie ten deal cały klepnęliśmy. Może ten kryształ dalej tam jest. Może on został zniszczony? Tego tak naprawdę się nie dowiemy chyba. I nie wiem tak naprawdę, czy jest zniszczony, czy nie. W każdym razie możecie to znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. No i gdzie powinienem szukać tego kryształu? Może to jest sposób na to, żeby kontrolować Armię X i samego mutanta.